Nagroda Lubuski Samarytanin jest nagrodą biskupa Zielonogórsko-Gorzowskiego, biskupa Tadeusza Lityńskiego, dla osób i placówek, które w sposób piękny, bezwarunkowy, godny naśladowania oddają się w swojej posłudze względem chorych, tak jak dobry Samarytanin, który widząc potrzebującego, zatrzymał się przy nim, wzruszył i okazał swoją pomoc. W tym roku chcemy, jak i w każdym roku, chcemy honorować i osoby, i placówki, a także wolontariuszy, którzy właśnie w ten idealny sposób, na wzór dobrego Samarytanina, spieszą z posługą względem chorych i potrzebujących. Bardzo zachęcam do włączenia się w jakąkolwiek posługę względem osób chorych, cierpiących, nie tylko w tych przestrzeniach szpitalnych, hospicyjnych, ale także w naszych domach, w naszych rodzinach, byśmy te osoby chore zauważyli, byli blisko, spieszyli im z pomocą. Ojciec Święty papież Franciszek na tegoroczny Światowy Dzień Chorego w sposób szczególny zwrócił uwagę na wolontariuszy, zachęcając i pokazując, że to jest właśnie w ich czynach jest ten bezinteresowny dar dawania siebie i jest on pokazaniem miłości Boga w sposób bezinteresowny.